Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest moje EDC. Cykl programów, w których pokazuję wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj True Night T14. Na początku chciałem podziękować firmie True Night za dostarczenie latarki do testów. Latarka jest całkiem fajna, bardzo mi się podoba. Mimo że to nie jest latarka, którą będę nosił przy sobie codziennie, kilka razy ją używałem, ona jest fajna, ale ja preferuję trochę inne latarki. Dobra, ale może zanim pokażę wam, jak mocno świeci, jak długo świeci, przeczytam wam te wszystkie numerki, zaprezentuję tryby i tak dalej. Zastanowimy się, jak ją można przenosić inaczej niż na przykład taką latarkę, czy taką latarkę. I komu właśnie tego True Nighta T14 możemy polecić. Jak widzicie, fajna opcja jest taka, że ten True Night bardzo fajnie mieści się w molki. Możemy sobie go przenosić w plecaku. Jeżeli byśmy chcieli tutaj wsadzić tą latarkę, to mamy problem, ona nam tu nie wejdzie. Musimy ją zaczepić tak, ona będzie nam latać. Tutaj nie mamy tego problemu. Tego naszego małego lighta też możemy, ale ciasto wchodzi. Tutaj latarka jest dość, że przełożona przez 3 mole, to całkiem fajnie siedzi i jest w taki sposób przenoszenia tej latarki. Oprócz tego osoby, które noszą się powiedzmy bardziej elegancko, ja tu mam jakąś taką finezyjną koszulę, mogą sobie tą latarkę przenosić jak długopis. Wszyscy tak zwani krawaciarze, czyli osoby, które muszą w garniturze chodzić do pracy, mogą mieć przy sobie latarkę, nie mają kieszeni cargo, wielkich bojówek, plecaka z molami przy sobie. Mogą sobie załadować tutaj do kieszonki i mieć latarkę przy sobie. Oprócz tego jedna taka fajna opcja, nawet o tym nie pomyślałem, ale jeden z widzów napisał w komentarzu, że świetna latarka, którą będzie mógł badać swoich pacjentów. Dokładnie, jeżeli pójdziecie do doktora, czy do lekarza powiedzmy bardziej, i lekarz powie, powiedzcie a, i wtedy a, i może wam zaświecić do gardła. Alright, one more time. A. One more time. Apologies. Excellent. You don't have very large tonsils either, but also... Wykonać jakieś badanie. Myślę, że właśnie to jest latarka przeznaczona dla takich osób. Oczywiście też tak samo z długopisami może znaleźć swoje miejsce w piórniku ucznia. Myślę, że bardzo fajna rzecz. Jak już nie macie miejsca w kieszeniach, tak samo w kieszonkach koszuli wojskowej. Świetna opcja pod tym względem. Przyjrzyjmy się teraz jej jakimś numerkom, zważmy ją. Zmierzmy i zobaczmy, jak świeci. Długość latarki to 133 mm. A grubość 19. Latarkę zasilają dwa małe paluszki, czyli AAA. Tutaj znajduje się o-ring, który zapewnia nam wodoodporność. Mamy klips. I za każdym kliknięciem mamy inny tryb. Maksymalny tryb to 300 lumenów i 51 minut świecenia. Tryb średni. W jakim to jest języku? Jeszcze raz. Maksymalny tryb 300 lumenów, 51 minut świecenia. Tryb medium, czyli średni, 32 lumeny, 12 godzin świecenia. Firefly, czyli ten taki tryb mapowy, 0,4 lumena i 137 godzin świecenia. Jeszcze mamy strobo, które też jest 300 lumenów i mamy 90 minut świecenia strobo. Jak się włącza strobo? Okej. Wystarczy lekko nacisnąć i latarka zmienia tryby. Maksymalny dystans 54 metry. 1 metr
to jest odporność na upadki i IPX8, czyli 2 metry wodoodporności. Sercem naszej latarki jest dioda Cree XPL 6V i pracuje w zakresach od 0,9 do 3V, a nasza latarka bez baterii waży 22,3 g. Niestety zapomniałem wagi z góry i nie sprawdzimy tego, ale jest bardzo leciutka. Jest już ciemno, nie będę wam tego śpiewał, ale cały czas czekam, aż ktoś z was nagra dla mnie wersję tej piosenki. Okej, zróbmy tak. Ja się oddalę na 50 metrów i będę świecił w waszą stronę. Powiem wam potem, jak tutaj dojdę, na ilu metrach was widziałem. Myślę, że bez zbędnego pitolenia czas ruszać w drogę. Jak wiecie, moja kamera to GoPro, jest dość mała, ale tak z 40 metrów już było ją widać. Myślę, że chłopa z 50 byłoby widać. Wracamy do garażu. Jak widzicie, ten mały TrueNight całkiem sprytnie świeci. Tak jak powiedziałem, nie jest to taka latarka z mojej bajki. Nie za bardzo wygodnie bym ją przenosił, chyba że właśnie w molach. Ale mam inne latarki, więc tą komuś sprezentuję. Tak jak mówiłem, krawaciarze, lekarze, uczniowie, wszystkie osoby, które gdzieś nie za bardzo mają miejsce na latarkę w kieszeni spodni. Bardzo miło się zaskoczyłem tą latarką, gdy TrueNight mi zaproponował ją do testów. Mówię, ja tam penlight, mówię, ja dobra, wezmę, najwyżej komuś prezentuję i w sumie tak najprawdopodobniej to się skończy. Latarka fajna, nie w moim klimacie, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś z was ma takie ograniczenia, nie może sobie pozwolić na dużą, taktyczną latarkę targaną codziennie, tak jak ja. Myślę, że to jest fajna, ciekawa propozycja. A ja nie będę więcej przynudzał. Pamiętajcie, że na dole macie link z opisem do Amazon. TrueNight nie ma przedstawicielstwa polskiego, więc jeżeli chcecie kupić tą latarkę, musicie przez Amazona kupować w Polsce. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak kupować na Amazon, tam na pewno możecie skontaktować się z supportem. Niestety support jest niemiecki i taki niemiecki, angielski język to są takie języki, które musicie gdzieś tam opanować w stopniu podstawowym, żeby się z nimi dogadać. Dobra, to chyba powiedziałem już wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Pamiętajcie też o tym magicznym dzwoneczku, o którym wszyscy trąbią. Jeżeli sobie w niego klikniecie, to będziecie dostawać powiadomienia z mojego kanału. A ja nie będę więcej przedłużał. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia na szlaku.